Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Marcin T. Czy po powrocie Tuska Gdańsk zostanie przyłączony do Rzeszy? Czy Sasin będzie zmuszony wybudować własnymi rękoma eksterytorialną autostradę z Warszawy do Gdańska? Czy Kaczy Kuper przystąpi do paktu LPG? Panie Stanisławie, czy Kaszubski lis zdusi żoliborską kaczkę? No, przekonamy się, ja nie potrafię przewidywać przyszłości. W każdym razie Donald Tusk z taką misją chyba tutaj został skierowany. Natomiast no, wydaje mi się, że pan, panie Marcinie T., niezupełnie zdaje sobie sprawę z sytuacji. Powiada pan, czy Gdańsk zostanie przyłączony do Rzeszy. No jak może zostać przyłączony, kiedy już jest? Przecież razem z całą Polską. Gdańsk został przyłączony do Rzeszy razem z całą Polską. W związku z tym żadna eksterytorialna autostrada nie jest potrzebna. Zwłaszcza jeżeli Tusk zwycięży w wojnie Donalda z Kaczorem, no to żadne eksterytorialne autostrady nie będą potrzebne. Niemcy odzyskają wpływy w Polsce i nie trzeba będzie przyłączać Gdańska czy Wrocławia do Rzeszy, bo one już będą przyłączone, czy są przyłączone od 1 maja 2004 roku, a nie, w związku z tym nie można ich ponownie przyłączać, skoro już są przyłączone. Pan Janusz Syfilis, ojojoj. Szanowny panie Stanisławie, czy powrót Donalda Tuska do naszej polityki zwiastuje upadek PiS? Co zrobi nasz naczelnik państwa? Może się z tej okazji przeziębić, żeby zrobić miejsce na scenie politycznej? Przecież na marne by nie wracał. Dziękuję i życzę dużo zdrowia. No, ja oczywiście nie wiem, co zrobi naczelnik państwa, bo on mi się nie zwierza, ale naczelnik państwa zrobi to, co będzie wynikało dla Polski, dla niego osobiście i dla Prawa i Sprawiedliwości z porozumienia amerykańskiego prezydenta Joea Bidena z naszą złotą panią. Jeżeli porozumienie prezydenta Joea Bidena z naszą złotą panią upiewa na 50% i 50%, tak jak to zrobił Churchill, dzieląc Europę ze Stalinem w przypadku Jugosławii, 50 na 50%, czy też te proporcje będą jakieś, były jakieś inne, uzgodnienia były jakieś inne. Więc jeżeli uzgodnienia były jakieś inne, to oczywiście wtedy musimy się liczyć z abdykacją naczelnika państwa z funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a obawiam się, zwłaszcza po ostatniej konwencji PiS-u, że Prawo i Sprawiedliwość może nie przetrzymać takiego eksperymentu. Dlaczego? Dlatego, że na ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości mianowanych zostało aż 7 wiceprezesów. To pokazuje, to jest ilustracja fermentacji, jaka zachodzi w tej partii. Obawiam się, że żadnemu z tych 7 wiceprezesów nie udałoby się uzyskać takiej pozycji, jaką w tej chwili ma tam naczelnik państwa. Pana przypuszczenia, że Tusk na marne by nie wracał, są jak najbardziej słuszne. Natomiast naczelnik państwa nie dlatego się może abdykować, co zresztą zapowiadał wielokrotnie. Przed laty to zapowiadał swoją abdykację na rok 2027, a teraz ostatnio już skrócił ten okres do roku 2023, to znaczy do następnych wyborów parlamentarnych. Nie dlatego, żeby chciał zrobić miejsce Donaldu Tusku, bo tam chyba go nie lubi z różnych zresztą powodów, czemu się trudno dziwić. Natomiast no, będzie musiał, że tak powiem, podporządkować się ustaleniom, jakie, jak przypuszczam, zapadły między prezydentem Joeem Bidenem a naszą złotą panią. Święty.
Witam serdecznie. Jakie przewiduje pan skutki polityczno-gospodarcze w razie utraty władzy przez PiS, przez partię PiS? No to zależy na czyją rzecz, by Prawo i Sprawiedliwość tę władzę utraciło. Na razie głównym konkurentem jak dotąd pozostaje Koalicja Obywatelska, której najtwardszym jądrem jest Platforma Obywatelska. No i tu ciekawa rzecz, bo Donald Tusk zaraz po powrocie tam oczywiście koloryzował, że Platforma Obywatelska jeszcze za rządów Ewy Kopacz, za prezesury Ewy Kopacz miała przygotowany tam taki program podobny bardzo do 500+, tylko że się inaczej nazywał. O, to akurat nieprawda, ale jest rzeczą wysoce prawdopodobną, jeśli nie oczywistą, że nawet Platforma Obywatelska musiałaby program 500+ kontynuować. Dlaczego? Dlatego, że świadczenia przypadające uprawnionym z tytułu 500+ mają charakter praw nabytych. Więc trudno by było tak je z dnia na dzień skasować. Natomiast drugi powód jest taki, że liczba obywateli objęta tym programem, a przecież to nie jest jedyny program rozdawniczy, bo Polski Ład aż się roi od tych programów rozdawniczych, więc jeżeli się naczelnikowi państwa uda przeforsować te 170 ustaw, no to następne ekipy będą musiały kontynuować tę politykę. Natomiast i tu się niewiele zmieni. Być może, że no, zaczną jeszcze w większym tempie niż to robi obecna ekipa tam doić Rzeczpospolitą. To już tam pokazali, jak to potrafią. Natomiast zmiany przewiduje głównie w takich sprawach, jak właśnie stosunek do Unii Europejskiej. Tusk Polskę by podporządkował całkowicie Unii Europejskiej. No i prawdopodobnie w ramach tego podporządkowania Unii Europejskiej przeforsowałby wszystkie takie wynalazki jak małżeństwa sodomitów, gomorytów i tak dalej. Jeśli by naczelnik państwa stracił władzę na rzecz Donalda Tuska. Ale na podstawie przynajmniej dotychczasowych sondaży i dotychczasowych prognoz prawdopodobieństwo samodzielnego objęcia rządów przez Donalda Tuska jest bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli już by mu się to udało, to w ramach szerszej koalicji, to znaczy z Lewicą, z PSL-em i z Szymonem Hołownią, który no chyba jest już trwale obecny na polskiej scenie politycznej. Konfederacja jak zwykle pozostałaby w takiej sytuacji na uboczu, dlatego że ona ma całkiem odmienny program od programów tych wszystkich partii. W związku z tym obawiam się, że do takiej koalicji ani by nie została zaproszona, ani by nie chciała wziąć w niej udziału. Pani Katarzyna Gawarecka. Panie Stanisławie, teoretycznie, czy mogę być pociągnięta do odpowiedzialności o celowe rozprzestrzenianie wirusa, jeśli nie choruję i nie szczepię się? Pracuję z ludźmi starszymi, upośledzonymi, mam naturalną odporność i zamierzam tego się trzymać. Z wyrazami szacunku słuchaczka. No, jeśli justycja nie polegnie, że tak powiem, w walce z koronawirusem, to przed niezawisłym sądem, żeby mogła być pani pociągnięta do odpowiedzialności, oskarżyciel pani musiałby udowodnić, że pani się nie szczepi i nie choruje w celu
rozprzestrzeniania zbrodniczego koronawirusa. To nie jest takie łatwe do udowodnienia. Oczywiście, jeśli niezawisły sąd by dostał rozkaz, żeby panią skazać, to skazałby panią bez najmniejszego wahania, bez ceregieli. No ale ja mówię, jeżeli justycja nie polegnie w walce ze zbrodniczym koronawirusem, to nie byłoby to takie łatwe skazanie pani za taką zbrodnię jak celowe rozprzestrzenianie koronawirusa. Pani Justyna Janas, czy będzie hiperinflacja i czy euro zostanie wprowadzone do Polski? Nie wiem. Nie wiem, czy będzie hiperinflacja. Bardzo możliwe, że inflacja będzie wysoka, ale nie hiper, bo kiedy mamy do czynienia z hiperinflacją? No, jak zaczyna być tam coraz wyższe procenty, na przykład nie 10%, bo to jeszcze jest inflacja w granicach, tak powiem, normy. Natomiast gdyby już było 30, czy nie daj Boże 50, a już nie daj Boże trzycyfrowa, taka jak była w 89 roku, no to myślę, że nie, dlatego że taka hiperinflacja by zaczęła przerzuty dawać na inne bantustany Unii Europejskiej i Unia, znaczy Europejski Bank Centralny będzie się starał do tego nie dopuścić, zaoferuje Polsce różne tam benefity finansowe, żeby aż tak źle nie było. Natomiast jeśli chodzi o euro, czy zostanie do Polski wprowadzone, no przypominam, że w traktacie akcesyjnym Polska zobowiązała się do wejścia do Unii Walutowej, czyli do przyjęcia euro. Tyle tylko, że w tym traktacie akcesyjnym nie został określony termin, kiedy Polska musi do Unii Walutowej wejść. W związku z tym różne są tutaj spekulacje. Ja na przykład uważam, że no, takim możliwym terminem wejścia Polski do Unii Walutowej to byłby rok 2222, a ponieważ omne trinum perfectum, to jeszcze lepszym terminem byłby rok 3333, a najlepszym terminem byłby rok 4444. Jeżeli euro przetrwałoby do tego czasu, to myślę, że już bez żadnych wątpliwości moglibyśmy tę walutę przyjąć. Łukasz D. Witam. Czy przybliży pan osobę Janka Rokity? No jakiego Janka Rokity? To jest pan Jan Maria Rokita. Były, znaczy nie naczelnik państwa, ale on był szefem Urzędu Rady Ministrów za rządów panny Hanny Suchockiej. No i w tym charakterze właściwie rządził państwem, bo panna Hanna to tak tam była, żeby było ładniej, a tak naprawdę to prawdziwą władzę miał wtedy szef Urzędu Rady Ministrów, czyli Jan Maria Rokita. No cóż mogę powiedzieć, Jan Maria Rokita pojawił się, ja przynajmniej pierwszy raz o nim usłyszałem, jako o działaczu takiego ruchu Wolność i Pokój. Ten ruch Wolność i Pokój był ruchem obżektorskim. Jego uczestnicy odmawiali służby wojskowej, tam przykuwali się łańcuchami do latarni i tak dalej. No to oczywiście było przestępstwo za czasów PRL-u, ale nie przypominam sobie, żeby Jan Maria Rokita z tego tytułu był skazany na więzienie. Natomiast charakterystyczne jest, że znaczna część, jeśli nie większość działaczy tego ruchu Wolność i Pokój po transformacji ustrojowej zasiliła szeregi Urzędu Ochrony Państwa. O taki na przykład pan Piotr Niemczyk był nawet
za czasów generała Gromosława Czempińskiego, który był szefem Urzędu Ochrony Państwa, był nawet zastępcą dyrektora zarządu wywiadu, więc na bardzo wysokie i takie odpowiedzialne stanowisko, kluczowe, zawędrował. Tam chyba Bartłomiej Sienkiewicz też był, no i to tak właśnie. I zdaje się, że pan Mariusz Kamiński też tam koło Ruchu Wolności Pokój się kręcił. Cóż mogę powiedzieć, no Jan Maria Rokita był przewidywany na, tak on nawet mówił o sobie, że tu premier z Krakowa, no nie wiem ile w tym było blagi, a ile prawdy. W każdym razie po wygranych w 2007 roku wyborach okazało się, że z tego gabinetu cieni, który Platforma Obywatelska przygotowywała, to tylko dwie osoby objęły stanowiska, na które były szykowane, pani Ewa Kopacz i pan Drzewiecki został ministrem sportu, a inne resorty zostały obsadzone przez zupełnie inne osoby, które pojawiły się jak jeźdźcy znikąd. Na przykład ministrem finansów miał być pan Zbigniew Chlebowski, który później tam wytapiał z siebie tłuszcz na oczach całej Polski, ale przyjechał gdzieś z Anglii poddany brytyjski pan Jacek Wincent Rostowski z pierwszymi korzeniami i to on został ministrem finansów, a pan Chlebowski został prostym posłem i później wytapiał z siebie tłuszcz, jak wspomniałem, na oczach całej Polski. Jan Maria Rokita abdykował wtedy z działalności politycznej, i natomiast jego małżonka, pani Nelly Rokitowa, była tam w Prawie i Sprawiedliwości. Ona też abdykowała z działalności politycznej obecnie. Nie wiem, czym się tam zajmuje. Podobno jeździ do Włoch. Natomiast pan Jan Maria Rokita z polityką nie ma nic wspólnego. Oprócz tego incydentu w samolocie Lufthansa, kiedy to wszystkich pasażerów zaalarmował okrzyk Maria Rokity, Jana Marii Rokity, ratunku, Niemcy mnie biją. No i tam już ma szlaban, zdaje się, jeśli chodzi o Niemcy, bo tam nie zapłacił grzywny. Co więcej, muszę powiedzieć, że nemezis dziejowa chyba troszeczkę na Janie Marii Rokicie się odegrała, dlatego że kiedy był właśnie szefem Urzędu Rady Ministrów, to zapowiadał tu walkę, nieubłaganą walkę z szarą strefą. Ale kiedy został skazany na grzywnę, to właściwie ratunek widział w szarej strefie, w przejściu do szarej strefy. Rozumiem, na pewno był zadowolony, że jego zamiar zduszenia szarej strefy mu się wtedy nie udał. Sic transit gloria. Pan Łukasz Wojtkowicz, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Co trzeba zrobić, aby ustanowić w miarę normalne stosunki z Rosją? Aha, zapomniałem o tradycyjnym wstępie. To może tak, hej panie redaktorze, kto ci skoczyć może? Mam nadzieję, że może być, no może być oczywiście, chociaż skoczyć to mi może bardzo wiele osobistości, to nawet niektóre próbują, no i nie bez powodzenia, także normalne stosunki z Rosją. Nie wiem, co pan uważa za stosunki normalne. Problem, jak to mówił Boś Żeleński, w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Problem jest w tym, że Rosja ma do Polski od 300 lat jeden i ten sam interes, mianowicie, żeby Polska się zgodziła na status bliskiej zagranicy. Na czym polega status bliskiej zagranicy? No, jak już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, to sobie bądźcie, ale musicie nas słuchać. No i Polska nie chce tak we wszystkim słuchać się Rosji i to jest jedna z przyczyn,
napiętych stosunków, jeśli w ogóle istniejących stosunków z Rosją w tej chwili. Druga przyczyna to jest taka, że Polską rządzą trzy stronnictwa rotacyjnie, zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową. Stronnictwo ruskie, no teraz w głębokiej defensywie, tam partia Zmiana, to nie wiem, czy istnieje, czy została już rozbita przez tajne służby. Stronnictwo pruskie, które teraz walczy o odzyskanie, że tak powiem, pozycji nadrzędnej, no i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Oczywiście w sytuacji, kiedy albo stronnictwo pruskie, albo stronnictwo amerykańsko-żydowskie Polską kieruje, no to zwłaszcza przy tym ostatnim to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby były normalne stosunki z Rosją, ale to wszystko zależy od tego, jakie stosunki z Rosją mają Amerykanie. Wyjaśnię to na przykładzie. 17 września 2009 roku amerykański prezydent Obama ogłosił reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. To znaczy wycofanie Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w naszym zakątku Europy. Co się wtedy stało? Polska natychmiast przeszła pod kuratelę strategicznych partnerów. Na czym polega strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie? Na tym, że obydwaj partnerzy uznają, respektują swoje strefy wpływów. I Polska, zgodnie z zasadami strategicznego partnerstwa, pozostaje w strefie wpływów niemieckich. Więc Rosja tutaj, że tak powiem, nie rości sobie pretensji nadmiernych. Oczywiście penetruje nas wywiadowczo, ale to wszystkie państwa się penetrują, więc tutaj akurat nie ma specjalnej tu różnicy. Natomiast, no i wtedy, co się stało dalej? 19 listopada 2010 roku rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO w Lizbonie i drugiego dnia tego szczytu zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. To w ramach tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja Polska musiała się odnaleźć, bo nie może być tak, że całe NATO pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Wreszcie, no i w sierpniu 2012 roku doszło do wydarzenia, o którym dzisiaj już mało kto pamięta. Mianowicie do Warszawy przyjechał patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl i na Zamku Królewskim razem z jego ekscelencją arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Widzimy, że wtedy sytuacja zmierzała do takich poprawienia stosunków z Rosją jak najbardziej. No ale prezydent Obama w roku 2013, w drugiej połowie roku 2013 wysadził w powietrze to wszystko, te wszystkie procesy. Ten porządek lizboński oparty na strategicznym partnerstwie NATO-Rosja wysadził w powietrze, zapalając zielone światło dla Majdanu na Ukrainie. No i Polska ponownie przeszła pod kuratelę amerykańską, w związku z tym musi ćwierkać tak, jak to nasz najważniejszy sojusznik nas nakręca. Inna rzecz to jest pytanie, czy musi aż tak gorliwie ćwierkać, czy nie. Bo na przykład Viktor Orban prowadzi politykę bardziej elastyczną i nie wyklucza różnych tam spotkań z zimnym ruskim czekistą Putinem, podczas gdy no coś takiego, myślę, że naczelnik państwa czegoś takiego nie mógłby sobie wyobrazić nawet w gorączce. Więc tutaj po naszej stronie też są pewne możliwości, no ale one nie są wykorzystywane. I tym melancholijnym stwierdzeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.
Proszę Państwa, no z przyjemnością mam zaszczyt Państwa zawiadomić, że wydawnictwo Capital Book, które wydaje moje książki, ma w przygotowaniu, właściwie już na dniach, powinna się ukazać kolejna moja książka pod tytułem Judaszyzm. Ta książka zawiera publikacje z okresu rządów Donalda Tuska i schyłku rządów Platformy Obywatelskiej, no i początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, również obejmuje tę aferę z ustawą 447. Wydawać by się mogło, że to jest pomysł dosyć ryzykowny, żeby w tej chwili odgrzewać publikacje, które już tam mają sporo lat, ale nieoczekiwanej aktualności tej książce nadał powrót, czyli z nieba zstąpienie Donalda Tuska. Znowu ta wojna między Donaldem i Kaczorem rozgorzała od nowa. No i w związku z tym to wszystko, co się znajduje w książce Judaszyzm, nabiera nieoczekiwanej aktualności. Polecam Państwu tę książkę. Będzie ona w przedsprzedaży i w sprzedaży w wydawnictwie Capital Book.